Znaczy ja powiem szczerze, że obawiałem się tego spotkania z tego względu, że już przed meczem wszyscy w prasie miejscowej i lokalnej, nie tylko, przypisali te 3 punkty, a naprawdę no nie ma łatwych meczy, nie ma łatwych meczy, poziom jest bardzo wyrównany, jeszcze raz podkreślam, myślę, że ta pierwsza bramka ustawiła to spotkanie, także grało nam się dużo swobodniej po tej pierwszej bramce Rybskiego i cieszę się, że udało się zdobyć kilka bramek, aczkolwiek na pewno mogliśmy to spotkanie wygrać jeszcze w wyższym stosunku, gdyby zmienić Cytmarowicza i Rybskiego w ataku, gdybyśmy chwilę więcej zachowali, to to wynik mógł być jeszcze wyższy, ale nieistotne, ważne, żeby po prostu udało się po prostu wygrać, znaczy udało. Wygraliśmy to spotkanie. Szkoda Szpachlera, który moim zdaniem wykonywał bardzo dobrą pracę w moim zespole, że jest kontuzowany. Nie wiem jak długo po prostu będzie pauzował, dopiero po USG jutro rano będziemy mieli coś więcej powiedzieć. Mocno w panu Marcina Wiśniewskiego za 27 prób podjął, żeby dzisiaj zdobyć gola? Nie, ja już z nim rozmawiałem, wręcz przeciwnie. Powiedziałem mu, że bardzo fajnie, że w tych wszystkich sytuacjach się znalazł, bardzo ożywił swoim wejściem w grę i myślę, że w następnym meczu, jak będzie miał połowę tych sytuacji, to no, jedną będzie potrafił zamienić za bramkę, ale było widać, bardzo fajnie się prezentował w całym mikrocyklu tygodniowym. Wiedziałem, że dzisiaj nie widziałem dokładnie w którym momencie, ale że znajdzie się na boisku. A będzie podał piłki do kogo? No wie pan, ja zawsze nie winię oczywiście zawodnika, bo ten u mnie zawsze zawodnik, który jest posiadaniem piłki, on decyduje, co chce zrobić. Wybrał źle, znaczy źle, może nie źle, bo tam centymetry w zasadzie zabrakło do fantastycznej bramki i absolutnie on decyduje, co robi z tą piłką, aczkolwiek na pewno trzeba szanować partnerów z tego względu, że następnym razem partner czy z napadu nie uszanuje ciebie, prawda? Także, ale to myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, no wybrał takie rozwiązanie, a nie inne. Po prostu wybrał gorsze rozwiązanie niż mógł. Przy takim wyniku mógł sobie na to pozwolić, prawda? Oczywiście. My z Górnikiem gdzieś tam w podświadomości myślicie, że to za 4 dni, czy dzisiaj graliście na maksa i dopiero jutro myślicie o Górniku? No ja myślę, że ja zostałem w taką sytuację w klubie, jak tutaj zostałem, po nieudanym początku. Powtarzam codziennie zawodnikom, że mnie interesuje tylko i wyłącznie najbliższe spotkanie i tylko mnie interesuje mecz z Pelikanem, bo widzieć dopiero od dzisiaj wieczór będę się zastanawiał, co z Górnikiem. A następnie po meczu z Górnikiem, co z Kmitą zabierze. Aczkolwiek już planujemy jakiś tam po prostu podróż i tak dalej, żeby była jak najbardziej wyczerpująca. Szpajkler to była kontuzja mięśnia, zdaje się? Mięsień czworobowy, ale no, nie jestem na 100% pewien. Coś go zakłócił. Tak, że poczuł krócie i chcieliśmy dalej ryzykować jego obecności na placu.